Zmobilizowany rosyjski okupant w donieckim obwodzie opowiada matce o wielkich stratach i piciu w jednostce. Kurwa, przez cztery domy nie śpię. Nie śpicie? Ja mówię, przez cztery domy. No tak, my z chłopakami przez cztery domy nie śpimy. A dlaczego? Dlatego, że kurwa woda, wszystko zalane jest, wszyscy mokrzy są, wszystko, wszędzie woda, wszystko w wodzie. Kurwa, i rzeczy mokre macie, tak. Nie jest, nie chorujecie, nie, jak na razie nie. Nie ma szkataru, jak na razie nie. Gdyby nie woda, gdyby nie wodka, jak na razie wódkę pijemy, wszystko w porządku. Wódkę pijecie? Tak. A gdzie wy, kurwa, bierzecie tą wódkę, skurwiele? A co to za różnica, gdzie bierzemy? Pojebało was tam, kurwa. No inaczej tu się nie da. Walczycie, kurwa, tak? Aha, to ciebie tutaj. Jakbyś tutaj była, jesteś pijany, skurwielu. Po prostu nie byliście tu, w domu siedzicie i mówicie mi, że co u nas tam... I nie tylko ty jesteś sama taka, u nas chłopaki dzwonią też do domu. No jak tu nie da, tu się nie da nie pić, kurwa, no przynajmniej jak wypiłeś, to trochę ci prościej się robi. No kurwa, nie wyobrażacie sobie, jaka to jest sytuacja, po prostu nie wyobrażacie. Ja tu stoję w pole wokół, pierdolone pole. O, Maciej, wsparcie, dziękuję Macieju, widzę, że dzisiaj taki jeden, drugi donate, dzięki, dajmy ogień dla Macieja. Dzięki, mamy arcyciekawe przechwycenie. Dziękuję ci, Macieju. Pozdrawiam jeszcze raz. I, no. Po prostu stoję i tu wszędzie pole jest. Wokół mnie pole pierdolone. I po prostu pas leśny. I kurwa, rozumiesz? I wsio, i więcej nic tu. I chochuj z przodu, kurwa. I teraz nie daj Boże zacznie się ofensywa. U nas tu 30 osób w kompanii całej zostało. 30? Tak. Rozpierdoliło nam wszystkich ludzi. 30 osób nas zostało. A obok ktoś, kogoś macie wokół? Tak, są, ale trzeba do nich dojść. A jak do nich się, kurwa, dojdzie, jak się nie wiesz, gdzie trzeba iść, kurwa? To jest za 2 kilometry tu trzeba przejść, kurwa. Aha. Po prostu nie rozumiecie. To jest polem, tak? Nie, nie polem, tylko drogą. Droga cała... Przez drogę przejść, tak. Przez pas leśny znów jakoś trzeba przejść. Aha. Po prostu nie rozumiecie tej chujni całej. Jak tu się nie... Jak tu nie pić? Tu, kurwa, trzeba pić cały czas. Pić i pić. Żeby... No ale nie rozumiem, gdzie znaleźliście, kurwa, to chlanie. Kurwa, no mamy opcje, mamy ludzi, którzy w innym pułku jeżdżą do miasta. No kurwa, co to za różnica? I co, przywożą wam, tak? No wysyłamy pieniądze, dajemy pieniądze i nam przywożą. Trzy butelki. Ale to co, wydajecie kasę na żar... Nie na żarcie, tylko na papierosy i na wódkę. Kurwa, i na jej, no na żarcie też, przecież nie jestem sam tu taki. Kurwa, my wszyscy tu zrzucamy się i jest tu bardzo drogo. Papierosy tutaj są tanie, te korona, 300 rubli kosztują. Aha, jest tu bardzo drogo. Papierosy są najtańsze i jest tu po prostu, to nie tak jak wam się tam wydaje. Przecież to my nie jesteśmy cywilami, my jesteśmy na wojnie. Trafiłeś źle, czyli źle trafiłeś. No jak kurwa źle trafiłem? Wezwali mnie, no to poszedłem, kurwa. Co miałem robić? Nie, nie wezwali cię, przecież sam mówiłeś, że ten, że brakowało ci tego i no i poszedłeś do piechoty. No jakbym nie poszedł, to by i tak mnie wezwali później.